pytanie, czy ktoś zostawił na przykład niezgaszonego papierosa? Dzień dobry. Ktoś poszedł sobie zwiedzać, przyjdzie, będzie niezadowolony. Tak samo jak właściciel tego mieszkania z otwartym oknem. Też może być niezbyt zadowolony. Typowe Włochy. Dopiero jedzie karetka, czy tam straż pożarna, minęło 20 minut od podpalenia, czy czegokolwiek. Fajnie. Typowe Włochy. Wszystko się zaczęło jarać. Guarda sotto! C'è lì! Guarda sotto, l'altra macchina sta pigliando! Ja pierdolę. Typowe Włochy. Straż pożarna przyjechała po 25 minutach. Tak zaczęli gasić samochód, że się zaczął palić smar. A co na to pan Staszek z zadymionego mieszkania? Jedyny policjant. La Dolce Vita. Beautiful Italia. O, jest drugi, sorry. Włochy i przepisy ruchu drogowego. Pan właśnie sobie przyjechał. Stanął na pasach. I idzie. O! Dzień dobry. Ogólny rozpiździe. Czerwony kapturek. Bycie bezdomnym we Włoszech jest o wiele łatwiejsze niż bycie bezdomnym w Polsce, bo tu jest przecież zawsze ciepło, prawda? A tutaj jest bezdomna z perfekcyjną fryzurą. Panuje tu ogólny rozpiździel, nikt nic nie wie, nikt nie wie o co chodzi. Wszystkiego nie ma, nie można płacić kartą, co mnie osobiście mega denerwuje. Na przystankach nie ma rozkładów jazdy, na rozkładach jazdy nie ma podanej godziny, o której jedzie autobus. Kierowca nie wie dokąd jedzie, nadzorca ruchu nie wie czy są kierowcy. Ogólny rozpiździel. Chyba naprawdę tak lubią żyć. Żyją bez stresu na pewnym ludzie. Tak jak krowa. Ta krowa też żyje na pewnym ludzie. Ogólny rozpiździel. Wiadomo, że dramaty, straszna sprawa. Tutaj jest zaginiony na zdjęciu A. Wyglądał tak jak się zgubił. A tak wygląda teraz. GKS Katowice już tu był. Kolejna profesjonalna informacja, że maszyna do sprzedawania ślubów nie działa. Niderlandy zostały ogołocone z całej godności. Koleś z twarzą jak deska do prasowania. Łowickie wycinanki znane nawet w Rzymie. Ogólny rozpiździel. Wszyscy profesjonalni zawodnicy sumo noszą takie okulary. Nawet Angela Merkel miała chwilę, żeby wyrwać się z Bundestagu na rzymskie wakacje. Kupiłem sobie taką kolę Life Plusardi, czyli nieledna kratka dla szafiarek. Teraz będę ją próbował. Najprawdopodobniej to jest zupełnie inna kola niż cała reszta. Otwieram ją. I on pije. Pyszna. Ciepła. Ciepła jak lato we Włoszech. Niesamowita sprawa. Ogólny rozpiździel. Reklama dźwignią handlu. To samo gówno opakowane w inne opakowanie. Tyle. O. Wreszcie spokojnie sobie siedzi Denis Rodman z żoną. Największy dworzec w Rzymie, Termini. Jeździ sobie karabinieri na Aleksie. Bardzo proszę. Najlepiej ubrani ludzie na świecie, czarni faceci. No homo, ale tak po prostu jest. Zaraz przy głównym dworcu Termini postawiony jest pomnik Jana Pawła
drugiego, ale jak tu u Włochów bywa, chyba jest zrobiony z płyty pliśniowej, bo już jest cały popękany i generalnie odłazi, tutaj jest na przykład jakaś dziura, tu już jest popękany, no ale jest, stoi. Dzień dobry. Cóż można powiedzieć? Czekamy pół godziny na metro w jedną stronę, a w drugą stronę, którą nikt nie czeka, przyjechały już trzy. Bo jakiś pojebany Włoch mówi: Attenzione, attenzione, nie ma metra, wysyłajcie metro, nie ma metra. A u nas nie, pełno ludzi czeka, ale chuj, nic nie wysyłają. A tam wysyłali już czwarte. A, sorry, jedzie. Jakiś Włoch się najebał i wysłał metro w tym kierunku, w którym potrzeba, a nie czwarte w tym samym. Śmieszna akcja. Kondonów też nie kupisz, bo distributore fuori servizio roto. Tych Włoszech kompletnie nic nie działa tak jak trzeba. Wszystko jest opóźnione, nie ma, nie zamyka się, nie otwiera, nie działa. Generalnie masakra. I tak sobie myślę, że w zasadzie wiem, czemu Hitler przegrał wojnę, bo się dogadał z Włochami i oni tak walczyli jak tu jest. Więc trochę mu współczuję. Osiągnięcie nie lata przejścia z tymi ludźmi. Tutaj coś jedzie, a w ogóle nie powinno. Tam coś nie jedzie, a powinno. Masakra, masakra. To jest najlepsza w Rzymie restauracja serwująca fistaszki. Na przykład jak już robisz jakąś imprezę, nie wiem, rodzinę, imieniny, zamawiasz 15 kilo fistaszków i sobie z rodziną strzelacie. Tylko po co? W zasadzie ona nie jest śmieszna, ale przed chwilą jadę sobie zatoczonym autobusem. Nagle czuję w okolicach kieszeni, że coś się dzieje. Tak patrzę, a tam babka trzyma, jakby dźga mnie końcówką od parasola. Ale dziwnie to wygląda, ja na nią patrzę, ona cały czas trzyma ten parasol, zauważyła, że ja widzę, ale cały czas trzyma tak samo mocno parasol na mojej nodze. Po chwili do mnie mówi excuse moi, czy jak to tam po włosku. Ale tak generalnie sytuacja jest dosyć dziwna. Ta babka ma jakby szczute włosy, cała jest zawinięta, wielkie okulary, w ogóle dziwnie wygląda. No dobra, cały czas na nią patrzę, ona odchodzi ode mnie, zapomniałem o sytuacji, mija tam 5 minut, 7, 10. W środku autobusu nagle facet krzyczy: my wallet, my wallet. A ta babka na najbliższym przystanku wychodzi. Wiecie, gdzie jest najwięcej Chińczyków? Wszędzie. Tutaj też. Chińskie szwadrony śmierci, przygotowane na szybką akcję. Z jakiego są kraju? Rosja, Kazachstan, Bułgaria czy Polska? No, może jakiś mały slalom strong dzisiaj. O, cwaniaczku, ilu masz widzów, co? Cwaniaczek. Niesamowite miasto, część niesamowitego państwa, gdzie historia jest na każdym kroku. Widzisz ją, czujesz ją, chodzisz po niej i generalnie sam ją tworzysz, przyjeżdżając do tego miasta. Ogólny rozpizdy. Być może dlatego Włosi są tacy wyluzowani, bo wiedzą, że są od zawsze i wiedzą, że będą to zawsze, tak? Te wszystkie powiedzonka, te wszystkie przysłowia, czy mądrości ludowe, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czy Rzym jest wieczny, jakoś tam się utrwaliły w głowach, tak? I oni wiedzą, że jeżeli czegoś nie zrobią dzisiaj o godzinie na przykład 10, to mogą to zrobić dzisiaj o godzinie 11. A jeżeli nawet się nie uda zrobić tego dzisiaj, to zrobią to jutro i też będzie git. Tak? Więc czym tu się martwić? Gdzie się śpieszyć? Po co dawać rozkład jazdy? I w ogóle po co autobus ma przyjechać na umówioną godzinę, tak? Wyluzuj się, chill. No i tyle. Generalnie jest okej. Okay. I ciepło, pa. Czemu niektóre arabskie mają zasłoniętą całą twarz, a niektóre mają odsłoniętą? Bo zasłaniają się tylko te brzydkie. Pani właśnie mówiła, że lądujemy w wodzie, tak się wbijamy do wody, tak...